witam wszystkich wiksiarzy! Masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony. Dzisiaj mamy Rolmako U436, które jest u mnie na kilka dni na testach. Pierwszą uprawę postaramy się zrobić na podcinaczach, znaczy nie postaramy się, tylko przystępujemy do niej, jesteśmy aktualnie, będziemy do niej przystępować, czyli do podpinania maszyny. Będziemy przystępować do uprawy właśnie na podcinaczach. Do uprawy płytkiej, zrobimy to po kukurydzy u kolegi Mateusza, bo ma tutaj pole blisko mnie, oraz pod burak cukrowy po pszenicy, gdzie było tylko stależowane. Miała być wywieziona gnojowica, ale nie ma do końca na to czasu. Zapinamy do Rolmako New Hollanda, wczoraj była hamownia i stwierdziłem, że jeżeli mamy z tym trochę pojeździć, a się okazał taka okazja była, no to podnieśliśmy tam do 200 maksymalnej, czyli tam jest 191 nominału, żeby to jakoś chodziło, bo patrząc na te maszyny, jeżeli w przyszłości by jakieś tam testy miały być, to 160 koni może być troszeczkę mało. I teraz tak, jedziemy najpierw w kukurydzę, z tego względu, że mój gruber, czyli Conskilde Delta, miał problem w kukurydze. Na płytkiej uprawie musiałem wyjmować talerzyki dokładające, wyrównujące z tyłu, bo się wszystko zapychało. Na podcinaczu zobaczymy, jak ten kultywator sobie w kukurydzy poradzi i będziemy już potem to obserwować z ujęć i będziemy rozmawiać z kabiny. Zapraszam na film. Dobrze, pierwszy właśnie jedziemy na pole po kukurydzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bierzemy kamerkę. Weźmy jeszcze teraz tak, czy on jest do końca wypoziomowany? Fajnie, mega płytko idzie. Po tej kukurydzy kilka przejazdów tutaj zrobiłem, zaraz jeszcze wyjdziemy po statyw z kamerą, bierzemy, bo tutaj jest taka część kamienista, te redlice są długie. Jeszcze przyjedziemy potem bez podcinaczy, no ale już tutaj jest to
jest zabezpieczenie te nam przetestowane na kamykach i wyjdziemy, mówię, zaraz do tego. Nic się nie zapycha, mój gruber ten Konskidze, on się zapychał w kukurydzę, musiałem talerzyki wyciągać tam na tych dwóch belkach, a tutaj jednak te prześwity pomiędzy tymi, tych łap jest niby więcej i teoretycznie mogłoby, a jest, mówię, najpłycej jak się da. Ja tym gruberkiem swoim tak samo na podcinaczach najpłycej jak się da, no. Natomiast no jest spoko, no ja tutaj przyjechałem głównie po to, żeby raz ustawić, żeby zobaczyć, jak na kamieniach będzie to pracowało, bo ogólnie to miałem plan taki, nie zdążę tego zrobić, żeby zrobić takie pole testowe, takie pole, taki przejazd, kilka przejazdów na 3 metrach, coś na podobę tego, jak Amazone testowało swoje brony aktywne, wkopać ileś tam kamieni, takich dużych, i zrobić taki, kurde, przejazd 3-4 metry, nie, tam 6 metrów testowy, tam by było z 10 takich wielkich głazów wkopanych. I to był, kurde, dobry temat, no ale no wszystkiego się nie da. Był plan na to w tym roku właśnie pod Rolmaco. Tak testować to testować, no ale tutaj na tym polu też te zabezpieczenie trochę tam pobujało się. No i co, no i spoko, no mamy to ustawione, mamy maszynę ustawioną. I pojedziemy teraz zatankować. I pojedziemy z 11-13 hektarów zrobić podwórak cukrowy. Jest to ustawione. Ma zaraz tu jeszcze kamerkę. W kilka miejsc wam cyknę, żeby potem przebitki porobić. Teraz zobaczymy, jaka to jest uprawa, natomiast musimy tutaj małe korekty wprowadzić, bo jakoś dziwnie tutaj ten przewód mi leży. Jakoś, kurde, jeszcze dwa razy, starczy. Może i starczy, bo mi tam wchodzi w ziemię. Natomiast patrząc na ten, płyciutka uprawa, no najpłytsza jak się da, nie będziemy tu nic kombinować. Zobaczymy, jak zespalanie będzie w porównaniu do gruberka 7-łapowego. Zetor, jak dobrze pamiętam, około 10 litrów mi palił, więc zobaczymy, jak tutaj New Holland sobie teraz po podniesieniu mocy poradzi. Mam najwyższy moment obrotowy w okolicach 1550-1600, więc na tym GSM-ie, a, to bym statyw przejechał, więc na GSM-ie mam go ustawionego na 13 na godzinę wychodzi mi na biegach polowych i 1600 obrotów na minutę. I uprawić po prostu na głęboko coś spróbować. No ale to pole i tak mam w zasadzie, te pola tutaj, bo tu są dwa pola do zrobienia, no to i tak to jakby zrobię, no więc mówię 1600, trochę za wysoko idzie teraz, 12,5 na godzinę mu zrobimy, no to jest 1550 1600 obrotów na minutę, czyli w zakresie maksymalnego momentu obrotowego, no to tak radzi sobie, tak to tam bez problemu, bo mówię 13 na godzinę, a zobaczymy, ile pójdzie na maksa. 16 16,5. Litry spalanie, także to jest tam te 180-190 koni uruchomione jak najbardziej w tej chwili. Przejedźmy tak kilka razy, a czekaj, wróć, tak,
14. O, teraz go glina trochę przytrzymała, bo tam taka mocniejsza ziemia. 15,5. O, gaz w podłogę, 16 niecałe, 15,8, 15 w górkę, już 15, a realna prędkość z GPS-u to jest 13,5-14 na godzinę. 100% obciążenie silnika. Dobrze, uprawiamy sobie pięknie, poustawiane wszystko na GSM i jeździmy. Bierzemy kamerę, jeszcze zaraz wyjdziemy. Mam nadzieję, że na przebitkach będzie fajnie to wszystko widać. Tak, uprawa idzie luks. Jeździmy prawie jak fendem. Prawie to jest tylko dlatego, że to nie pełny wario, tylko mechanik. Ale sterowanie bardzo podobnie, no. Wygoda na równych polach to jest po prostu baja, ale jak już się góry zaczynają, to właśnie o, tylko przód mój. I cypa 1550-1600 obrotów i miesza pięknie. Ciągnik chodzi na 60-80% obciążenia. Rzadko kiedy reaguje, po prostu w sensie zrzuca bieg. Tylko naprawdę jak takiej gliny złapie, gdzieś tam ma takie kilka miejsc właśnie z gliną jest. No ale no co tu dużo mówić, to nie jest żadne wielkie wyzwanie dla ani dla traktora, ani dla tego kultywatora. Dla tego kultywatora to w ogóle, no bo przy tym traktorze jakbyśmy mu takie tam 300-400 koni zapięli, to myślę, że tak, to myślę, że byśmy mogli tutaj powalczyć coś. Ale no za krótko ten kultywator umie, żebym tutaj sobie pozwolił na ściąganie tego typu traktorów. Ale możliwość by taka była, tam po 300 koni to by było bez problemu. No natomiast no nie ma takich, kurczę, mówię tutaj, przesłanek. I myślę, że potrzeby też nie ma, no bo patrząc na wykonanie tego kultywatora, to nie zrobiłoby, myślę, nawet na maksymalnej głębokości nie zrobiłoby to na nim jakby wrażenia. Ale no co, dobra, idziemy na dwór jeszcze pogadać. Także do głębokiej to by było trzeba założyć. Tutaj tak jak mówię, to nie jest żadna robota, dlatego ani ciągnika, ani kultywatora wielka. Co? No słuchajcie, kultywator, gwarancja 3 lata na maszynę. Jak się ciąga ten, jadę z tym kultywatorem, jak go ciągnę, no to jak kąski idę, no to jakbym takiego 2,60 taki kultywatorek sobie ciągnął od 60 farmtrackiem albo zetorem, nie, jak Bironę 5-metrową zetorkiem byś ciągnął. No jakby jak tego mojego konskilde ciągam, no to no nie robi na tym czy na zetorze, który jest już teraz podkręcony, nie robi jakichś wielkich wrażeń na płytko, to nie? Na głęboko, no to tak, no to są jakieś tam oczywiście obciążenia, że przydusi ten traktor. Natomiast tu jest płytka uprawa. W głębokiej uprawie, czy mówię, przy zapięciu ciągnika jakiegoś 300-konnego, to dopiero można by było to nazwać takimi konkretnymi testami. No my tutaj to taka trochę, bym powiedział, że się bawimy, nie do końca testujemy. No natomiast mówię, żebym ja tu ściągał ciągniki 300-konne, to raz, że no nie ma na to czasu, bo ja nie mówię, żebym tego nie zrobił, ale za krótko ten kultywator mnie będzie. Uprawić, mam nadzieję, uprawimy to jeszcze też, postaramy się na głęboko, czy wpaść do Mateusza po kukurydzy, zależy jeszcze jak z czasem, uprawię sobie to na płytko. Co tu dużo mówić, maszyna, gwarancja na maszynę jest 3 lata. Wykonanie było pokazane na prezentacji, wszystkie miejsca tutaj powzmacniane, bowiem tak, dla mnie ta maszyna jest wykonana zajebiście. I teraz, jakby to powiedzieć, bo wy powiecie, Zelma, wpierdolisz. Chłopaku, bo dostałeś na testy Rolmako i tutaj nam opowiadasz takie rzeczy. Gwarancja na maszynę 3 lata. Piasty tutaj bezobsługowe ofasy na talerzykach, tak? I 5 lat gwarancji na te talerzyki. Łożyska, znowu zapomniałem nazwy, ale z grupy SKF na Wale. Także tutaj do łożyskowania i do gwarancji, do takich rzeczy nie ma czego się przyczepić. Jeżeli chodzi o... to mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o to. O tą właśnie amortyzację tych blach, no bo miałem taki przypadek, że po paru set, tam set,
300 hektarów nie zrobiło już, żeby było takie właśnie elementy spawać. Jeżeli chodzi, mówię, o wykonanie, o masywność, o spoiny, o takie wzmocnienia, które są na dole. Nie wiem, czy to było na prezentacji widać, o tutaj są takie, wszędzie są takie jeszcze dodatkowe wstawki. Wszystko pozamykane, mówię, w tych miejscach, gdzie jest ten. Grządziele można sobie wziąć horszowskie i grządziele sobie można wziąć Delta Flexy. Delta Flex w komentarzach się wymieniliśmy, bo ja się na bezorkowcach, ja jestem taki wiesz, taki bezorkowiec amator. No tam 4 lata czy 5, 4 może 5 lat tam tą bezorkę robimy po burakach cukrowych, po rzepakach, po zbożach od czasu do czasu, a rzepaki jednak orkowo mimo wszystko, nie? Także jakby Delta Flex, to w komentarzach mi mówiliście, że wtedy jest redlica. Ona ma inaczej sprężynę umocowaną w Delta Flexie i nie ma tych redliczek na bok, bo tu jest każda na bok, nie? Tamte dwie do środka wrzucają, te na zewnątrz, tamte idą w tamtą stronę, a te idą w tą stronę, nie? Także można sobie wybrać typ horszowski, czy tam ząb Agriflex to się nazywa, lub ząb Delta Flex, nie? A Delta Flex ma wtedy wszystkie redlice, te odkładniczki proste, nie? Ma proste i ten. I, no i po prostu no, można w tej maszynie sobie wybrać dwa te typy. No i teraz tak, jak ktoś dalej będzie mówił, a tu te dostałeś na testy i chwalisz. Z mojej perspektywy, no to ta maszyna jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, nie? No a z drugiej strony, no na YouTubie też widzicie, że widać te maszyny. Bo tak jak mówię, no tutaj producent chce wejść na bardziej na polski rynek, bo wcześniej 70% na eksport było tych maszyn produkowanych. No to chyba też o czymś to świadczy, że 70% na eksport było produkowane. Porównując to do Konskilde, no to tutaj czuć, że się ciąga maszynę, a nie że się ciąga drapakę. No nie jestem pierwszą osobą, która chyba chwali, czy tam kupiła sprzęt z tej firmy. Ja osobiście o Rolmago złych słów no nie słyszałem, tak to mówię od siebie. I dlatego też jak ten telefon dostałem, mówię, dobra, myślę że jakby nawet nie miałem takich przesłanek do tego, że o kurde, może zweryfikuję to. Nie, absolutnie, bo mówię, no tutaj w okolicy jeden gruber pracuje, taki tam żadnego złego słowa nigdy na ten temat nie słyszałem. Jest kawał ciężkiej maszyny. Jeżeli chodzi o tą szerokość roboczą na 11 zębów, ja myślę, że to i tak jest spoko temat, bo to będzie naprawdę mocno spuchnione, mocno podcięte, a 1-2 zęby zawsze można wyjąć, nie? Zawsze można wyjąć, także z tego będzie, no będzie trochę tych filmów, no bo jak już jest ta maszyna, no to tych filmów trochę ponagrywam. Wiecie co, wezmę teraz klucz jeszcze, no mówię, no dla mnie to jest fajna maszyna, no przebitki wam powrzucam, zrobię z tego trochę właśnie tam materiału sobie jeszcze może tam na tamtej części pola ponagrywam. Rozsuniemy teraz te, rozsuniemy o jedną, dwie dziury te talerzyki, to jest właśnie też jest regulacja. Żeby równiej było, tak miałem to zrobić. Tak sobie, o patrz, nie dokręciłem śruby, dobrze, że nie zgubiłem. Ale tutaj jest jeszcze na zawleczce, ta zawleczka się pewno zgubi. O, mam do czego się przypierdzielić w końcu, ta zawleczka się zgubi. Jak będzie, chociaż nie, bo zęby podetną. Ile wysuniemy tutaj, tyle? Za dużo. Ale ta zawleczka, no może od resztek jakby szybko jeździł, to się może zgubić, co? Ile wysuniemy? Tyle. Całe 14 hektarów zrobimy i potem na głęboko. No a masa, no masa jest, no, ale te szóstka ogólnie myślałem, że będzie gorzej, powiem szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Zetorek no niestety nie mógł chodzić, bo za nisko podnosi. Słuchajcie, testu spalania typowego nie zrobimy, kończymy ten film z tego względu, że oglądałem pogodę, ma za chwilę w nocy ma padać. Dlatego pojadę, zdejmę podcinacze i porobię trochę bez podcinaczy, żeby potestować sobie, w jaki sposób bez podcinaczy będzie te Rolmaco
pracowało, a bardziej czy Cionik sobie poradzi, bo tam Rolmako na pewno będzie dobrze pracowało na 11 łapach. Natomiast bardziej mnie interesuje, co będzie z traktorem. Jeżeli chodzi o płytką, no to, płytka uprawa, najpłytsza jaka się da, tu nie ma w ogóle o czym jakby mówić, dyskutować, nic się nie zapycha, czy w kukurydze, czy tutaj. No. Jedziemy, tu przejadę jeszcze jeden przejazd, kawałek przy granicy, żeby z podcinaczami. I jedziemy to ściągnąć, jeszcze nagramy testy bez podcinaczy. Zobaczymy, jak Cionik sobie będzie radził. Także zapraszam jeszcze na kolejnego vlogasa, jeżeli kogoś ten agregat bezorkowy, trzybelkowy, gruber, jak zwał, tak zwał, U436, tak? Jeżeli kogoś interesuje, to zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się, siemanko.